Cześć, dzisiaj bardzo krótki, trochę nieplanowany filmik, który myślałem, że jego temat umieszczę w najbliższym Co słychać w Marvelu, ale dostaję teraz tak dużo pytań na ten temat, że no po prostu lepiej, jeżeli będę miał to z głowy. Chodzi oczywiście o wielką plotkę o tym, jakoby Marvel odzyskał prawa do Fantastycznej Czwórki. Jest to niestety tylko plotka. W ogóle powiem może o co chodzi dla ludzi, którzy nie wiedzą. Fox ogłosił, jeżeli się nie mylę, wczoraj czy przedwczoraj, że robią dwa seriale w świecie X-Men. Jeden to jest Legion, drugi to jest Hellfire. W nadchodzącym Co słychać Marvelu powiem dokładnie, na czym to polega. Jeżeli się niecierpliwicie, tutaj będzie gdzieś link do artykułu, który zrobiłem. Tam w skrócie możecie przeczytać, kim są te postacie. Natomiast przede wszystkim w czym rzecz? No bo przecież Fox od zawsze miał prawa do X-Men. Tylko że Fox nigdy nie miał licencji telewizyjnej. Więc zawsze mogli robić filmy, ale nie mogli robić seriali. No i nagle ogłoszono serial, to znaczy, że jakoś Marvel im tą licencję telewizyjną dał. W dodatku wedle raportów te seriale będą przy współpracy Foxa i Marvel Television Group, czyli tej dywizji, za którą odpowiada Jeff Loeb. No więc gdzieś jakiś deal musiał nastąpić, żeby to w ogóle miało sens. No i oczywiście wszyscy zakładają, że w tym dealu Marvel wziął Fantastyczną Czwórkę. Skąd w ogóle taki pomysł? Dlatego, że ma to po prostu sens. Marvel nie potrzebuje praw telewizyjnych do X-Men, no bo po cholerę im to, oni i tak nie mogą tego użyć, i tak nie mogą zrobić żadnych seriali, ponieważ prawa do postaci ma Fox. Ale po prostu jest to sama licencja telewizyjna, czyli Marvel nie może z nią kompletnie nic zrobić. Z drugiej strony mamy Foxa, który właściwie spalił Fantastyczną Czwórkę już kompletnie. Po ostatnim filmie mało kto wybierze się na kontynuację, którą nawet nie sądzę, żeby powstawała. Odczekanie kolejne 7 lat po to, żeby tylko była szansa na to, że zrobi się kolejny film, no nie jest to. To jest taka trochę zgniła marka już, która w rękach Foxa na niewiele się zda. Fox będzie uderzał teraz zdecydowanie w X-Men na następnym roku. Będzie Deadpool, X-Men, Apocalypse i Gambit 3 powiązane w jakiś sposób z X-Men filmy, więc oni na tym się teraz skupią. Także Fantastyczna Czwórka i te wszystkie postacie w okolicach, bo jaki sens ma walka mutantów z Galactusem? To jest w ogóle inna bajka. Czyli ta wymiana ma sens po prostu. Fox pozbyłby się czegoś, czego już za bardzo nie użyje, czego nie potrzebuje, a dostałby od Marvela coś, co jest im potrzebne i w drugą stronę Marvel oddałby coś, czego kompletnie nie potrzebuje. No a jak wiadomo, takie postacie jak Silver Surfer czy Galactus chcieli. James Gunn co chwila narzeka, że musi zmienić scenariusz do Guardians of the Galaxy 2, bo Anut co raz pokazuje się, że o, do tej rasy jednak nie macie praw, albo do tej rasy są tylko częściowe prawa i trzeba tutaj jak po szkle stąpać, pisząc każdą linijkę. No, jest to upierdliwe na pewno, więc generalnie oba studia by na tym zyskały. Po raz kolejny powtarzam, jest to plotka. To znaczy potwierdzonym jest to, że seriale powstają. Legend, Hellfire, to jest oficjalne info. To, że Marvel ma Fantastyczną Czwórkę jest kompletną plotką, którą w dodatku Marvel i Fox wczoraj zdementował. Czyli generalnie wszyscy zakładają, że nic takiego się nie stało. To nie jest tak, że ja w to wierzę i mówię, że tam Marvel i Fox ściemniają, my wiemy lepiej. Bo nie wiemy i póki nie będzie oficjalnych informacji, wstrzymajmy się może z jakimiś dalszymi spekulacjami. Jedna rzecz, tylko pamiętajcie, że w przypadku Sony było podobnie. Marvel mówił, że nic tam ze Spider-Manem się nie dzieje, ale wynikało to po prostu z tego, że jeszcze wszystkie umowy nie zostały zapięte na ostatni guzik i dlatego nie chcieli nic ogłaszać. Więc to jest cały czas, mimo tego, że oni jakby zdementowali to, to cały czas jest to możliwe, bo po prostu jeszcze nie wykluczone, że jakieś dodatkowe rozmowy, dodatkowe umowy gdzieś tam idą, więc technicznie rzecz biorąc, żadna taka umowa nie została jeszcze podpisana, nie? Ale mówię, patrzcie na to na razie z przymrużeniem oka, patrzmy na fakty. Faktem jest to, że Fox robi dwa nowe seriale, za które coś musiał dać Marvelowi, ale mogły to być po prostu pieniądze. Może Fox mógł przyjść i słuchajcie, 150 milionów, dajcie nam licencję telewizyjną, skreślicie sobie budżet najbliższego, nie wiem, Thora czy Doktora Strange'a, będziecie mieli go gratis i tyle, a dajecie nam coś, czego i tak nie potrzebujecie, i tak nigdy nie użyjecie. Tak też mogło być, więc po prostu nie uznawajmy tego za fakt, bo to nie jest fakt. To tyle w tej kwestii, jak mówiłem, krótki filmik. Jeżeli jakoś ta sprawa się rozwinie, jednak okaże się, że Marvel czy Fox coś potwierdzają, to oczywiście omówię to. Natomiast same seriale Foxa będę omawiał w najbliższym Co słychać w Marvelu. Do następnego razu. Cześć.